Na program zaprasza Bonimet, producent leku nerwo Bonisol, łagodzącego stres i ułatwiającego zasypianie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj temat, który, który w zasadzie nie jest tematem, nikt nas nie napisał w tej sprawie, może tak, ale widzimy co się dzieje, widzimy jaka jest sytuacja wokół nas. Yy, więc yy, temat tego mojego wystąpienia może trwać dłuższe go niż normalnie. To będzie stres i wojna. Yy, stres i wojna to są słowa, które się ze sobą łączą nieodzownie. Dlaczego? No, każdy. Kto ma trochę oleju w głowie, trochę się niepokoi jednak sytuacją, która nas otacza. Wiemy, że mamy nieobliczalnego wroga pod postacią Putina, i, i trochę się tego obawiamy. Niektórzy więcej, niektórzy mniej. I to, co teraz będę chciał powiedzieć, to będzie do tych, którzy się obawiają troszkę więcej. Proszę Państwa, można pomóc sobie, stosując preparaty ziołowe, można zmniejszyć uczucie lęku niepokoju, można ułatwić zasypianie, można się troszkę uodpornić na ten stres, który nas ogarnia. Co stosować? Zioła są dużo lepszym sposobem łagodzenia stresu niż leki syntetyczne. Dlaczego? Dlatego, że działają bardzo szybko, jak zróbmy roztwór. Alkoholowy, podamy roztwór alkoholowy, na przykład krople pół na pół wymieszane z wodą. My tak stosujemy taką mieszankę ziołową. Właśnie tutaj na, na ekranie macie przykład takiej mieszanki ziołowej, takich kropli ziołowych, które, które, które tutaj są. Czyli kozłek lekarski, chmiel, melisa, serdecznik, głuk, rumianek. Takie połączenie ma bardzo dobre działanie uspokajające. Dwie łyżeczki takich kropli, rozpuszczone w pół kieliszka wody i wypite tak, żeby wpłynęło się pod językiem, wszystko w jamie ustnej, daje relaks od razu. On trwa krótko, ten, to uspokojenie, ale my potrzebujemy krótkich działań. Krótkie działanie też powoduje, że nie jesteśmy ospali za na przykład 3 godziny. Jak się obudzimy w nocy z lękiem i zastosujemy takie krople, to mimo, że to będzie czwarta rano, to jesteśmy w stanie wstając o siódmej czy nawet o szóstej, być świeży, nie być pod wpływem działania tych, tego środka. Takie krople działają około godzinę, półtorej, obniżając tą sprawność psychofizyczną, uspokajając. Potem już nie działają, ale można powtarzać takie preparaty, można je stosować częściej. Jeżeli ktoś nie toleruje preparatów do bazie alkoholu, można zastosować. Na przykład taki syrop ziołowy. O podobnym składzie, o, podobnym, o podobnych r, 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 własnościach. Syrop również powoduje na bazie miodu, zwłaszcza, bo jest na bazie miodu, że się wchłania bardzo szybko. Tu nie rozpuszczamy go w niczym, tylko staramy się sotę zastosować albo rozpuścić minimalnie w wodzie. Chodzi o to, żeby się wchłonęło wszystko w jamie ustnej. I to też znakomicie się sprawdza. Ten syrop jest bardziej dedykowany dzieciom. Ale oczywiście dorośli też mogą. Jeżeli nie to, to można stosować mieszankę ziołową. I tu również skład mieszanki ziołowej, gdzie mamy melisę, gdzie mamy kozłek, gdzie mamy chmiel, gdzie mamy rumianek, gdzie mamy głuk, gdzie mamy e, serdecznik. To są, to jest e, też możliwe do picia. Oczywiście e, w, w, tu możemy popijać ją na przykład dłuższy okres czasu, żeby ten efekt uspokojenia się, się pojawił. E, przed snem każdy z tych preparatów, każdy z tych, tych mieszanek ziołowych można stosować e, tuż przed snem, ewentualnie jak się wybudzimy w nocy, bo to tak też bywa w tej chwili, że, że że mamy, mamy duży niepokój, duży stres. Myślę, że one będą miały też zastosowanie w traumie, którą ludzie przeżyli. Czy przeżyli. Ci, którzy wrócili, przyjechali z Ukrainy, no to, no to oni, oni są, no mają niektórzy zespół stresu pourazowego, a to jest, to jest bardzo ciężka choroba i to już nie tylko uspokajacze, też inne kwestie, ale to już jakby grubsza sprawa. Lekarz to musi konsultować, psycholog to musi leczyć. Proszę Państwa, ale też zachęcam Państwa do jeszcze innych kwestii. My się możemy uodpornić na stres. Nieco. Jest grupa surowców zielarskich, preparatów ziołowych, które mają działanie adaptogenne. Działanie adaptogenne to uodpornianie się na stres fizyczny i psychiczny. I do adaptogenów, które na przykład ja bardzo lubię osobiście i sam zresztą stosuję w innych aspektach, jest tarczyca bajkalska. Ja tam oczywiście łączę ją z, też w preparacie z antyoksydantami. I to świetnie działa na, na poprawę energii, energetyki organizmu, ale to jest też taka substancja, ta czysta bajkalska, y, która y, uodparnia nas na stres. My po prostu jesteśmy bardziej spokojni, jesteśmy, mamy grubszą warstwę y, i te bodźce na nas nie działają tak, tak negatywnie. Więc zachęcam do tego. Z innych adaptogenów, które się stosuje, to można wymienić na przykład korzeń rzęszenia, bardzo popularny, szwagandę, również adaptogenem uspokajającym. Więc tutaj też możemy z tej strony jeszcze y, zadziałać. Możemy też y, pamiętać, musimy też pamiętać o tym, że w stresie zwiększa się nasze zapotrzebowanie na witaminę C. Normalnie to możemy mieć 500 mg na przykład zapotrzebowanie. czy 200, mamy super relaks na, na dobę, ale jak mamy stres, to może, możemy potrzebować nawet 2, 3, a nawet 4 gramów. Po prostu tak to wygląda. E, też zachęcam Państwa, żebyście nie stosowali witaminy C pod postacią e, takich jednorazowych e, szotów, prawda, 3-4 gramy na raz. Nie. Czy e, nawet gramy. Najlepiej, gdy się ją podaje w porcjach Pół gramowych, wtedy się najlepiej wchłania, ona się bardzo szybko w naszym organizmie dezaktywuje, ona się metabolizuje w ciągu 30 minut, połowa witaminy C, którą spożyjemy już nam się eliminuje z organizmu. Więc w stresie suplementacja witaminy C. Witaminy z grupy B to jest super produkt, gdzie na przykład B-kompleks, czy też grupy, grupy B połączone ze sobą. Zwłaszcza gdy my mamy taki preparat, gdzie łączymy witaminy z grupy B z myłoinozytolem, z, z urydyną i z kwasem alfaliponowym. Takie połączenie też świetnie działa adaptogennie. Działa, nie powoduje uspokojenia w sensie takiej sedacji, że my jesteśmy troszkę tacy senni, mniej aktywni. Nie, po prostu zdejmuje z nas niepokój. Znakomicie się u niektórych osób sprawdza. Więc też warto o tym pamiętać. Więc witamina C, witamina z grupy B, inozytol, y, urydy na kwazar faliponowy. Y, w stresie też sprawdzają się y, t, t, takie mikroelementy, jak, jak selen, jak cynk, to też coś. Magnez, to są wszystko substancje, które, których nam w stresie brakuje i powinniśmy się nimi suplementować. Więc możemy trochę złagodzić Ostrość tego, tego stresu. Możemy spowodować, że nasz organizm będzie mniej na niego podatny. Pamiętajcie Państwo, że stres jest przyczyną bardzo wielu chorób. On wikła mnóstwo dolegliwości. To jest. Czynnik patogenny, albo bezpośredni, albo się dokładający do innych czynników. Więc musimy ten czynnik stresowy troszkę złagodzić. Życzę Państwu pokoju i niech ten pokój na świecie zapanuje. A żeby pokój zapanował w naszych sercach i umysłach, spróbujcie wykorzystać to, co Wam powiedziałem. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu był Bonimed, producent leku nerwobonisol, łagodzącego stres, ułatwiającego zasypianie.